Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 5. Dzumada al Hira 1445 roku albo Decimo octavo jest Decembris anno Bis Melessimus Vicessimus Tertius na specjalne życzenie 18 listopada 2023. Proszę Państwa, mamy dzisiaj kilka spraw organizacyjnych pilnych do omówienia. Pierwsza sprawa to jest taka, że dla wszystkich tych, którzy są patronami, jest już otwarty, możecie Państwo bez chyba problemów oglądać, pobierać. Jest specjalnie wykupiona licencja na Vimeo, także co zabolało bolało to, bo, bo jest to niestety zabawa bardzo kosztowna, ale przynajmniej bez tych wszystkich problemów związanych z udostępnianiem limitami, limitami transferu, limitami wielkości, i tak dalej, prawda? Czyli z tymi wszystkimi cyrkami, które są w różnego rodzaju darmowych lub niby darmowych serwisach. Tak? To więc ten, ten tutaj rzeczywiście działa, możecie Państwo, ci, którzy mają takie uprawnienia, oglądać pierwszy odcinek, jak zobaczę, że już obejrzała większość patronów, to wtedy wrzucę drugi, czyli pewnie drugi nam się pojawi już po nowym roku, a następnie ten najdłuższy trzeci będę teraz produkował kolejne tak, żebyśmy w ogóle mieli tak, żeby co miesiąc pojawiał się. Jeden Jeden odcinek, może nawet dwa w miesiącu. To po pierwsze. Druga zapowiedź, dosyć istotna, jest taka, że te osoby, które nie chcą być moimi patronami, ale chcą sobie te odcinki specjalne pooglądać, no nie chcą tam podawać tych wszystkich danych, te bawić się w ten cały taniec deszczu z tymi platformami crowdfundingowymi. Ja wiem, że to jest męczące i delikatnie mówiąc, denerwujące bardzo często. No ale. Jeżeli ktoś nie chce, to będzie również możliwość po prostu obejrzenia sobie w, też via Vimeo, wkrótce zostanie otwarty taki kanał, będzie tam możliwość po prostu zapłacenia sobie za odcinek, prawda, pay-per-view i, i obejrzenia sobie po prostu tych odcinków bez bycia patronem. Oczywiście bycie patronem dużo bardziej się opłaca finansowo niż takie pojedyncze odcinki do obejrzenia, no ale też taką możliwość na szczęście w email, już w ramach tego kosztownego pakietu mi stworzyło, więc za chwilę tam się też taki kanał tych wszystkich odcinków specjalnych pojawi. No niedługo będzie już ich całkiem sporo, więc będzie z czego wybierać. Może to nie Netflix, prawda, czy coś takiego, ale, ale zawsze coś możecie Państwo sobie tam z tego będziecie mogli sobie z tego wybrać. Dziękuję również wszystkim tym osobom, które zgłosiły się do mnie z propozycją współpracy. Bardzo chętnie skorzystam, wykorzystam Państwa zarówno wiedzę, jak Jakie umiejętności będę się kontaktował, pewnie w tym tygodniu? Niestety jestem bardzo, bardzo, bardzo bardzo zapracowany, w związku z tym też nie zawsze odpowiadam i odzwaniam od razu. To, jest, to są te sprawy bardzo ważne organizacyjne. Czyli pierwsza sprawa, że patroni już mogą sobie odcinek o Jemenie. No to będę bardzo na czasie, bo tam wisi nam w powietrzu kolejna wojna, akurat z Jemenem. Przecież zobaczyć, robiłem odcinek o Hamasie, mamy wojnę z Hamasem, teraz robię o Jemenie i właśnie jest blisko wojny z Jemenem, więc zastanawiam się, który sobie kraj wybrać jako kolejny temat odcinków specjalnych? Tak? Jak Państwo macie jakiś, kogoś nie lubicie, to proszę dawać znać. To chętnie o takim kraju albo jego polityce zrobię odcinek. Teraz jeszcze jedna sprawa. Dziękuję bardzo panu z Legnicy, pan Remigiusz, chora Rzeczewski 7262, który wykonuje jakoś tytaniczną pracę, licząc tam zasięgi, oglądając i w ogóle promując ten kanał. Także bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za wytrwałość, odwagę i generalnie to, że panu się chce takie rzeczy robić. Dobrze, proszę Państwa, teraz to są. Aha, no, oczywiście, wiadomo, hejterom wiadomo co w co, prawda, ponieważ oni tam wypełzają co jakiś czas, pewnie wtedy, jak jakaś faza księżyca jest taka czy inna, czy jak już są nowe budżety na kolejny miesiąc, także im życzę jak zwykle tego samego. Natomiast Państwa, przechodzimy teraz do tematów. Tych tematów jest bardzo, bardzo dużo. No, ale postaram się, żeby, żeby Państwo też nimi specjalnie nie zanudzić. Otóż, no, pierwszy temat taki podstawowy, który pojawia nam się dzisiaj w prasie, no, głównie amerykańskiej, ale generalnie angielskojęzycznej, to jest temat. Znaczy, ja od razu Państwu powiem, ja to przywołuję te tematy, ponieważ one są, to jest właśnie prasowe ponieważ one są pewnym wyznacznikiem tego, w jaki sposób zmienia się polityka poszczególnych krajów. No, niezależność prasy czy to, że nagle anonimowi urzędnicy zaczynają z daną gazetą na jakiś temat rozmawiać, to jest oczywiście pewna fikcja, tak, to znaczy tutaj jak ładnie parę osób napisało i na Twitterze i na, i na YouTubie, że po prostu Stany Zjednoczone przekładają wajchę, tak, jak to się ładnie mówi i Zachód również. No, choć oczywiście Głównie o Benjamin'a Netanyahu, nie o politykę wobec Izraela, ale rzeczywiście jeśli chodzi o Netanyahu, to, no to tutaj ten sezon polowań na, na niego został przez Amerykanów już otwarty i odtrąbiony. No i teraz mamy coraz więcej artykułów krytycznych w prasie mm, amerykańskiej, czy to jest New York Times, czy Washington Post, czy w prasie izraelskiej. No, w prasie izraelskiej to jest cały czas i nieustannie ta prasa jest krytyczna, ale można, jakby się Państwo sobie przejrzeli tak 5, 6, 7 tytułów, zobaczycie, że tam jest wspólny mianownik. Tak, że to nie jest, że tam jest chyba niewiele przypadkowości w, i w argumentacji, i w tym, co jest przywoływane. Więc dla mnie to jest po prostu ciekawe, no, bo również to pokazuje zmiany w polityce Stanów Zjednoczonych i tym, jak się zmieni, być może, polityka w samym Izraelu wobec Netanyahu. Eee, no, o, czym, o, czym, o czym właśnie w sprawie Netanyahu? Otóż przede wszystkim e, ja sobie nazwałem, ten, nazwałem sobie ten pierwszy temat: Netanyahu będzie walczył z Oslo ponieważ Netanyahu, jak wskazują komentatorzy akurat izraelscy, wraca do swojego punktu komfortu. On swoją karierę polityczną, a przynajmniej wybił się na, na, to, na, na, na powiedzmy tą w, jako postać powiedzmy polityki izraelskiej, zwalczając oslo Akord, czyli krótko mówiąc uznanie w ogóle OWP i autonomii palestyńskiej, co miało zdążać do stworzenia państwa palestyńskiego i od 1994 tak roku Bardziej chyba 96, już, żebyśmy byli, byli bardziej precyzyjni. Cały czas, nieustannie robi wszystko, żeby tego państwa palestyńskiego nie było. Stąd właśnie wychodował Hamas sobie. Hamas miał właśnie zwalczać e, e, świecki Fatah. Zresztą ta jego polityka no już te, teraz to mówię otwartym tekstem, teraz Państwu powiem, przedstawię cytaty, no ale te cytaty są wybrane nie przeze mnie, tylko są wybrane przez dziennikarzy amerykańskich, przez dziennikarzy izraelskich. Przede wszystkim pierwsza teza, która się pojawia już w samym Izraelu, to jest to, że śmierć zakładników podsyca wątpliwość Izraelczyków co do Netanyahu. To jest tak, że generalnie zabicie trzech zakładników w gazie przez izraelskich żołnierzy zwiększa presję wewnętrzną na Benjamina Netanyahu, który cały czas opiera się wezwaniom międzynarodowym do zawieszenia broni. No przypomnijmy, że przede wszystkim Stany Zjednoczone są zaangażowane w ten konflikt w tak dużym stopniu, ponieważ chcą uwolnienia zakładników, w tym zakładników, którzy mają obywatelstwo amerykańskie. To jest jak gdyby podstawowym podstawowa motywacja dla urzędników amerykańskich do zajmowania się tą sprawą. Znaczy w, I gdyby tych zakładników tutaj nie było, gdyby nie było tam Amerykanów, to prawdopodobnie to, ta, ta, ta aktywność czy Blinkena, czy, czy Lloyda Ostina byłaby dużo mniejsza, czy byłaby taka jak przy no, każdym normalnym konflikcie. Tutaj jest tak, że Stany Zjednoczone są non-stop w to zaangażowane, ponieważ presja wewnętrzna w takiej sytuacji na rząd jest ogromna. Oczywiście ta presja również występuje w Izraelu, ale jeżeli dobrze czytam te komentarze z obu stron, to znaczy komentarze rodzin z jednej strony i komentarze rządu z drugiej strony, to rząd po prostu pokazuje tym ludziom tradycyjny gest odganiający demony, czyli środkowy palec. Czyli krótko mówiąc, zachowuje się trochę tak jak Hamas. Nie padło co prawda słowo, że uznaje ich za męczenników, prawda, ale to mniej więcej jest ten, jest ten komunikat. Co więcej, próbuje narracja izraelska w tej chwili, to znaczy rządu izraelskiego, prawda, bo to też pamiętajmy, Państwa, to jest ważne rozróżnienie, którego w Polsce akurat różni filosemici nie robią, właściwie filosyjoniści, Natomiast trzeba to odróżnić tak zasadniczo. W tej chwili rządzi rząd, który jest rządem ekstremistycznym, który jest rządem na prawo naszych polskich kamratów, co do tego nie ma wątpliwości, to jest rząd najbardziej skrajny w całej historii Izraela, i to jest rząd, który jest kontestowany przez mniej więcej dwie trzecie społeczeństwa. Gdyby się dzisiaj odbyły wybory, to prawdopodobnie likut za chwileczkę może nie zostanie zmieciony całkowicie ze sceny politycznej. Ale według tych ostatnich sondażów, traci 50-60% aktualnego stanu posiadania. No to, to jest coś rzadkiego, prawda? To tylko takie, takie cuda się zdarzają, no, powiedzmy, przy jakichś bardzo mocno niestabilnych państwach, gdzie nagle partia rządząca praktycznie zostaje sprowadzona do poziomu niewielkiej partyjki w parlamencie. A tak to w tej chwili wygląda. Zresztą ten rząd jest kontestowany za bardzo wiele rzeczy, również za tą 7 października, ale również za to, co robi w tej chwili. Oczywiście nie chodzi o to, co w tej chwili robi Palestyńczykom, bo to by chyba było już za dużo, tylko to, że świadomie, czy też w pełni świadomie prowadzi politykę, która doprowadzi prawdopodobnie do śmierci wszystkich tych zakładników. Na czym pole jak wygląda dyskusja między rządem i tymi rodzinami zakładników, no i tymi wszystkimi, którzy te rodziny wspierają. Więc Netanyahu generalnie twierdzi, że tylko i wyłącznie presja wojskowa, czyli krótko mówiąc bombardowanie, ataki i tak dalej, skłaniają Hamas do rozmów. No, z drugiej strony Hamas e, mówi, e, znaczy, nie bezpośrednio tylko poprzez negocjatorów katarskich, że on nie zaprzestaje rozmów jak gdyby z Izraelem, dopóki ten nie zaprzestanie, nie zaprzestanie kampanii bombardowania ludności cywilnej. Tak? Czyli Hamas jakby gotowy jest sobie spokojnie walczyć z Izraelem, i jest gotów również do wypuszczenia zakładników. No. Rząd izraelski mówi nie, bo każda przerwa humanitarna może się skończyć trwałym zawieszeniem broni, a trwałe zawieszenie broni to jest, to jest zwycięstwo Hamasu. No, z drugiej strony, przeciwnicy rządu izraelskiego mówią: no dobrze, no, ja znaczy przyznam, że ja się akurat przychylam do tego, do tego akurat sformułowania, że po pierwsze Izrael i tak bimba sobie na tą całą międzynarodową opinię publiczną i czy to będzie 150 krajów czy 170 krajów, do momentu dopóki Stany Zjednoczone nie powiedzą zatrzymajcie się, to będzie sobie bombardował kogo chce, gdzie chce i ile chce. I jakby opowiadanie o tym, że pauza 4, 5 czy nawet 7 dniowa na wypuszczenie kolejnych zakładników to jest coś, co spowoduje zwycięstwo Hamasu jest absolutną bzdurą. Co więcej... Hamas przecież nie dostanie nagle posiłków z zagranicy, tak? Hamas nagle nie dozbroi się dodatkowo. Hamas nie wybuduje sobie w ciągu trzech dni czy pięciu dni nowego tunelu, prawda? Który będzie matką wszystkich tuneli, prawda? I gdzieś będzie sobie, nie wiem, e, zygzakami teraz, zakosami nie będzie prosty, tylko będzie sobie jakimiś zygzakami jechał. No, jeżeli chodzi o to, że dowództwo Hamasu e, ucie mogło uciec z gazy, no to już pojawiły się takie informacje, że przynajmniej Yahya Sinwar że jego już dawno w gazie nie ma. I Deifa być może też, prawda, czyli dowódcy wojskowego Hamasu, że powiedzmy maksymalnie to, co zostało, to jest poziom tak, mniej więcej majora, tak, jeśli chodzi o rank, gdybyśmy to przekładali te, te, te pozycje hamasowskie na, na pozycje w normalnej armii, tak, więc jakby na tym Moim zdaniem, i to, jest, to już jest moje zdanie, akurat nie tych komentatorów, ale oni mówią coś bardzo podobnego, że przecież, no dobrze, no można najpierw odzyskać zakładników, a potem sobie zabijać Hamas. No jeżeli już o tym mówimy, to jest w sumie jeszcze zostało około 130 osób żywych. Choć nie wiadomo jeszcze, ilu z nich żyje. Co więcej, jeszcze pojawiła się taka informacja, muszę Państwu powiedzieć, że to było niezwykłe w Stanach Zjednoczonych, akurat kiedy Izrael zaczął zapowiadać, że tam będzie, czy zaczął wlewać wodę morską. Jak Państwo pamiętacie, od początku administracja Bidena też mówiła o tym, że no ci zakładnicy są ukrywani w tunelach, i w tym momencie, jak zaczęto pompować tę wodę. To poszli dziennikarze do Bidena i Bidena zapytali: No, ale no, no zaraz, no to a propos tych zakładników, to oni mielibyś tych w tunelach, a my teraz lejemy tam wodę morską Czy, czyli zatapiamy te tunele. Czyli chodzi o to, żeby potopić tych zakładników również. I starając się, Biden zaczął mówić coś takiego: Nie, ich nie ma w tunelach. Rozumiecie Państwo, czyli krótko mówiąc, nagle się tam jakby ktoś trochę zorientował, że, że te działania wcale nie muszą koniecznie doprowadzić do uwolnienia tych zakładników. Ja wiem, że oczywiście koncentrujemy się na zakładnika 13 osobach, a nie na prawie 20 tysiącach zabitych cywilów, ale dla Amerykanów, prawda, czy dla polityki międzynarodowej związanej z gazą, akurat ci zakładnicy są kluczowi. Znaczy Amerykanie mają jakby lekko. No może lekce sobie ważą, to jeszcze to, to może za dużo powiedziane, ale specjalnie dla nich, krótko mówiąc, te 130 osób jest ważniejsze niż te 20 tysięcy i oni się koncentrują na swoich obywatelach, co zresztą jest oczywiste, bo są to obywatele Stanów Zjednoczonych. Więc krótko mówiąc, jest mniej więcej taki dialog prowadzony. Że właśnie z jednej strony Netanyahu, który mówi, że nie będzie przerwy w walkach, że będą zabijać, co się rusza, z drugiej strony Stany Zjednoczone, no i oczywiście inne państwa, które jeszcze nie odzyskały wszystkich swoich obywateli, a i sami Izraelczycy, którzy mówią, no dobrze, no to najpierw dla nas priorytetem powinno być odzyskanie tych ludzi, prawda, żywych. A potem możemy się. Mamy całe dziesięciolecie na zabijanie Han Hamasu. Tyle tylko, że, tak jak wspomin wspominali zresztą bardzo liczni, że każda przerwa w walkach to jest przerwa również na debatę, kto jest odpowiedzialny za 7 października. Jak Państwo wiecie, Netanyahu już znalazł winnego, to jest premier Rabin. Wygodnie, bo został, został zastrzelony przez jednego z kolegów, sojuszników z tego rządu, prawda, pan, czy nie przez członka rządu oczywiście, tylko jednego z ich sojuszników politycznych. I to właśnie za porozumienia w Oslo, z OSLO. I właśnie do nich za chwileczkę dojdziemy. W związku z tym on się po prostu obawia i to obawia się wyraźnie, że w momencie, kiedy dojdzie do tej pauzy, to go po prostu wreszcie zmiecie tam sama polityka wewnętrzna. To znaczy, że będzie czas na rozmowę, na to co się dzieje, na to co zrobił do tej pory Netanyahu, na to w jaki sposób zagwarantował bezpieczeństwo zakładników, dlaczego zostały zerwane rozmowy i co się tak naprawdę dzieje w tej chwili już na arenie międzynarodowej i Prawdopodobnie sam Likud, kiedy za, za chwileczkę zobaczy, że te sondaże już zaczną pikować w kierunku poniżej 10 parlamentarzystów w Knesecie przyszłym to po prostu sami go zdejmą, znaczy zgodzą się prawdopodobnie na ten pomysł Joava Galanta, żeby zrobić koalicję Likudu z partiami centrowymi, na czas wojny oczywiście tylko, natomiast zdjąć Netanyahu, prawda, zaproponować innego premiera. No Netanyahu też o tym wie, że jak go zdejmą z premierowania, to pójdzie do więzienia, w związku z tym będzie tym premierem tak długo, jak będzie trwał konflikt, czyli konflikt będzie trwał długo, tak? To mamy taką bardzo prostą układankę. Zresztą, zresztą minister obrony Izraela, Guns, Benny Gantz, powiedział, że ten konflikt będzie trwał jeszcze wiele miesięcy, z czego intensywne walki, czyli to co obserwujemy teraz, te intensywne bombardowania, przynajmniej do końca stycznia. Stany Zjednoczone chciały, żeby to się skończyło jeszcze w tym roku. Znaczy właśnie stąd to wiemy, ponieważ amerykańska prasa ujawnia, co powiedzieli Amerykanie i co w tej chwili Izrael robi. Więc, krótko mówiąc, to jest jak gdyby pierwszy element tego dramatu, czyli to są zakładnicy, no i mamy tę sytuację z tymi trzema zakładnikami, która jest niestety symptomatyczna. Tutaj mamy bardzo wiele na ten temat komentarzy międzynarodowych, a jeszcze więcej wewnętrznych. Tak na marginesie, wszystkie te tezy możecie Państwo znaleźć w prasie izraelskiej. Ona jest w bardzo dużej mierze angielskojęzyczna, a jeżeli nie, to możecie Państwo sobie nawet automatycznym translatorem to się dobrze akurat z hebrajskiego na angielski tłumaczy. No niestety część za część z tych artykułów trzeba zapłacić, no. szczególnie tych lepszych i ciekawszych, niestety tak jest, no ale za dobre dziennikarstwo się krótko mówiąc płaci. I tam Państwo znajdziecie praktycznie wszystkie te tezy, które ja tutaj głoszę, tak? To nie są tezy jakichś e, gaśnicowców, tak? To są tezy po prostu Ameryka, to są tezy izraelskie. Więc co przede wszystkim, więc pierwsza sprawa to jest właśnie ta sama dyskusja o zakładnikach. No i ona oczywiście odżywa w momencie, kiedy trzech zakładników zostaje zabitych przez armię. Ja Państwu tylko jeszcze przytoczę, jak wyglądał ten, ten incydent. On jest opisany w harecu, znaczy harec cytuje fragment raportu IDF-u, wskazując notabene, że po raz pierwszy od nie wiadomo kiedy, ponieważ to jest standardem w, Azji, w armii izraelskiej, że w momencie, kiedy armia coś zrobi, nie tak, znaczy, na przykład kogoś zastrzeli jakiegoś cywila, to mieliśmy bardzo często, szczególnie jeśli chodzi o dziennikarzy na zachodnim brzegu, prawda? Czy już nie mówiąc o cywilach palestyńskich, bo już teraz to już się chyba, chyba nimi nikt nie przejmuje. Natomiast kiedy coś takiego zrobi, to armia ma taki zwyczaj, i ja to potwierdzam, bo czytałem przecież setki takich już, czy tysiące takich oświadczeń. Sprawa jest wyjaśniana, prowadzimy śledztwo, i później to jest odkładane od kalendarz Greka. Z Grekas, po dwóch miesiącach nie dopatrzyliśmy się niczego złego tam w postępowaniu sierżanta takiego a takiego, który tam na przykład zabił nieuzbrojonego cywila. Więc to jest standard. Tu, tutaj od tego standardu natychmiast armia odeszła. To znaczy, raport został od razu praktycznie ujawniony w tym, co się stało, więc stąd to po prostu wiemy. I tutaj też prasa izraelska chwali IDF, prawda, że IDF nie zrobił tego właśnie co zawsze, czyli nie od. Nie odsunął tego, prawda, czy nie, nie wysłał wszystkich na drzewo, tylko od razu ujawnił, jakie są, jakie są wstępne badania wstępne badania wyglądały w ten sposób, że tych ci trzej zakładnicy, oni, jak rozumiem, uciekli. No, opowiedzieć oczywiście swojej historii już nie mogą, tak? ale oni uciekli Hamasowi. I co więcej, ukrywali się w budynku, na którym wywiesili nawet i napisali na, na tym budynku, właśnie, że oni tam są i jeszcze SOS, prawda, napisali, tak żeby było to widać z daleka, czyli rozumiem, że z drona na przykład, czy żeby żołnierze widzieli z daleka. Potem oni wyszli we trzech. I jeszcze bez górnej części, lecz bez górnych ubrań, żeby było widać, że oni nie mają żadnej broni, żadnych pasów szachida i tak dalej, wyszli z białą flagą i z podniesionymi rękami. W tym momencie jeden z żołnierzy ich dwóch zastrzelił, i to jeszcze tam było napisane, że on był gdzieś na piętrze w budynku, więc on się nagle poczuł zagrożony nie wiadomo czym. Zastrzelił dwóch. Ten trzeci. Uciekł do budynku, potem jeszcze tam się wychylił, prawda, i krzyczał. Oczywiście wszyscy krzyczeli po hebrajsku, bez akcentu oczywiście, że, że oni są, prawda, że oni są Żydami, prawda, że nie są z Hamasu. Więc co ciekawsze, żołnierze, którzy zobaczyli, że tamten się wychylił i, i, i się schował w budynku, weszli do tego budynku i tam go zamordowali po prostu. Więc mamy teraz całą, całą właśnie lawinę krytyki. Oczywiście, gdybyście państwo zobaczyli, co mówią dowódcy, no to właśnie dowódcy tych żołnierzy mówią, no tak, jesteście bohaterami, to jest czas trudny, prawda, walczcie dalej, więc to jest oczywiście coś niebywałego. Natomiast już na przykład szef sztabu, który był teraz, rozmawiał z żołnierzami, powiedział, że jakby upomniał wszystkich żołnierzy, bo wiadomo, że mówił tam do konkretnych na spotkaniu, natomiast to oczywiście było transmitowane przez media. Że no, to nie jest standardem IDF-u, tak? że jeżeli ktoś się poddaje, nie, nie, nie tylko Izraelczyk, prawda, ale w ogóle, jeżeli ktoś się poddaje, ma ręce do góry podniesione, ma białą flagę, to nie należy go zabijać. Więc być może to było szokiem dla wielu tych, którzy, którzy to pierwszy raz w życiu usłyszeli. Natomiast no, coś takiego zostało teraz przez media izraelskie, właśnie nagłośnione, że to się musi, że, że jednak to jest kolejny raz. Proszę zobaczyć, to jest kolejny raz, kiedy mamy taką samą sytuację, w której notabene po raz kolejny Izraelczyka zabija własna armia. Przypomnijmy sobie, że jeszcze niedawno w Jerozolimie był taki incydent, w którym doszło do zamachu terrorystycznego. Facet notabene rezerwista, jak się okazało i zdaje się, chyba adwokat. On zastrzelił jednego z tych Hamasowców, drugiego postrzelił tam, zdaje mi się, jeden z lokalnie, nie wiem, czy inny przechodziń, czy żołnierz. W każdym razie przybyło, przybył patrol wojska, który i tego żołnierza, zdaje mi się, zranił w ogóle, a tego faceta, który notabene też był z podniesionymi rękami, klęczał, po prostu zastrzelono go z zimną krwią na ulicy. Pomimo tego, że jeszcze krzyczał, prawda, słychać na tym nagraniu, na prawda, że jest, że, że jest Izraelczykiem, że jest Żydem, prawda, a nie Arabem. No ale i tak go zastrzelili, więc to jest kolejny przykład, gdzie osoba poddająca się bez broni, ewidentnie cywil, prawda, jest zabijany przez armię izraelską bez żadnego dania racji. Więc to powoduje, że oczywiście są przerażone te rodziny ofiar, bo nawet jeżeli... Znaczy już w pewnym momencie zaczęły tam się takie komentarze typu czy może po prostu chodzi o to, żeby ci ludzie się nie pojawili, no, nie, nie, nie poopowiadali jak to wyglądało bo oni są również świadkami tego, jak wyglądały przecież ta, to, to, co robił Hamas, a być może też to, co robiła Armia Izraelska 7 października, prawda, bo to są przecież z tego okresu ludzie zatrzymywani, czy po chodzi o uciszanie, czy coś takiego. No ja osobiście w aż tak daleko posunięte teorie spiskowe nie wierzę, no ale jest to coś tragicznego i coś niebywałego, więc powstaje pytanie, jak to będzie wyglądało z kolejnymi zakładnikami, jeżeli oni przecież ta operacja cała wojskowa miała na celu ich wyzwolenia, to się okazuje, że to Hamas ich wyzwala, armia izraelska ich zabija. Tak więc taka, znaczy taka mniej więcej dyskusja trwa teraz wokół tego w Izraelu i to właśnie wskazuje prasa międzynarodowa. Co więcej, to jest jeszcze nie koniec. Bo to jest tak, że teraz e, oczywiście Netanyahu nie tylko nie poczuwa się do odpowiedzialności za to wszystko, ale jeszcze właśnie w sobotę zwołał konferencję prasową, na której powiedział coś takiego, e, że generalnie, e, znaczy no, oprócz tego, że oczywiście wywołał konsternację i gniew już sam ten fakt, prawda, zabicie tych trzech zakładników. To Netanyahu w tym momencie stara się całkowicie zmienić temat. On w tej chwili próbuje sprowadzić dyskusję nie na tych zakładników. Nie na tę wojnę, ale właśnie tak na, na, na to, jaka jest jego zasługa, jak gdyby w tym wszystkim. On powiedział tak: Jestem dumny, że zapobiegłem utworzenia państwa palestyńskiego, ponieważ dziś wszyscy rozumieją, czym mogło być to państwo palestyńskie. Teraz, kiedy widzieliśmy małe państwko palestyńskie w Gazie, wszyscy rozumieją, co by się stało, gdybyśmy skapitulowali przed naciskami międzynarodowymi i umożliwili, umożliwili utworzenie takiego państwa na zachodnim brzegu. No, tak na marginesie to, już się Państwo wiedzieli, jeżeli chodzi o utworzenie, to ja pewnie taki odcinek specjalny kiedyś nagram. Bo to jest, tylko to jest niestety musi być bardzo długi, bo musi być bardzo dokładny. Ale warto też powiedzieć, że w czasie wyborów, które wygrał Hamas. Na rozkaz akurat w prawicy izraelskiej, na przykład uniemożliwiano i tym palestyńczykom, którzy ewidentnie byli profatachowscy z takich okręgów powiedzmy profatachowskich, po prostu oddawanie głosów. Więc nic dziwnego, że Hamas wtedy wygrał te wybory. Ale co więcej, potem, czyli po, czyli po przewrocie, którego Hamas dokonał w strefie gazy, prezydent Abbas mianował po prostu premiera, znaczy odwołał Hanije, czyli lidera Hamasu z premierowania, on premierował przez rok, powołał premiera, z Fatahu, właśnie no, nie, nie z Hamasu, o to, żeby, żeby być bardziej precyzyjnym. Natomiast od tamtej, od tamtej pory Netanyahu wspierał Hamas tak, jak się tylko dało ponieważ właśnie chciał doprowadzić dokładnie do tej percepcji, czyli jeżeli będzie państwo palestyńskie, to będzie rządzone przez Hamas. No, będzie rządzone przez Hamas w takiej sytuacji, w której Hamas dostanie 5 miliardów dolarów na walkę między innymi z Fatahem. Przecież on ten, z tym Fatahem wygrał zbrojnie. To był zbrojny przewrót w Gazie. Zresztą tam kilkaset osób zostało rannych i kilkadziesiąt zabitych w czasie, w czasie walk z Hamasem, gdzie Hamas tą władzę przejmował. No, ale Hamas tworzony przez Netanyahu i utrzymywał przez Netanyahu. Właśnie po to, po to, żeby nie powstało państwo palestyńskie. No oczywiście tutaj wskazują dziennikarze amerykańscy, że Netanyahu ma nadzieję utrzymać się przy władzy po wojnie, pomimo powszechnej wściekłości, że Hamas zbudował sobie potęgę militarną i na jego rozkaz na jego rozkaz i najechał Izrael. I w tym celu właśnie stara się zaapelować do Izraelczyków, w tym do swojej partii Likud i jej skrajnie prawicowych partnerów koalicyjnych, ja cytuję dosłownie, to jest akurat chyba New York Times, którzy obecnie bardziej niż kiedykolwiek nie ufają Palestyńczykom i argumentują, że rozwiązanie w postaci dwóch państw jest niebezpieczną fantazją, tak? To nie jest gazeta Hamasu, to jest gazeta New York Times, tak? To New York Times na pewno. W związku z tym... Tutaj w miarę natomiast tego, jak wojna trwa i ta wojna trwa bez, bez rozstrzygnięcia, bo pomimo buńczucznych zapowiedzi, jak na razie nie udało się pokonać Hamasu. Co więcej, Hamas dosyć radośnie, prawie codziennie publikuje filmiki. Możecie Państwo te filmiki znaleźć bez problemu na, na Twitterze, czy tam na X, to się teraz chyba, to się X dalej teraz już nazywa. To są filmiki, w których oczywiście... Pokazuje się, to jest tak, oni też tak robią właśnie, to jest taka manipulacja, prawda? pokazują ostrzeliwanie tych czołgów, e, transporterów opancerzonych z jakichś granatników, ale... Filmy zawsze kończą się w momencie wybuchu, ani razu praktycznie nie pokazują, co się dzieje dalej, więc na ile skuteczne są te ataki, no ale te ataki cały czas trwają, tak, czyli tutaj nic nie widać, wcale nie widać tutaj jakiegoś postępu polegającego na tym, że Hamas został pokonany, no to, że się pokazuje kolejne tunele Hamasu, no ale to jest tunel Hamasu, a nie sam Hamas, więc tym bardziej te tunele są imponujących rozmiarów i... Przecież były budowane przez lata właśnie za te pieniądze, które pozwalał, które, które dzięki Netanyahu trafiały do gazy. No to już tak w skrócie, właśnie po to, żeby tam się nie odbudowała autonomia palestyńska, tylko po to, żeby Hamas rządził. Więc, więc po pierwsze, wzrasta liczba ofiar śmiertelnych, co więcej, cały czas w gazie są zakładnicy. A główni zachodni sojusznicy Izraela zaostrzają swoją krytykę pod jego adresem. W związku z tym władza Netanyahu wydaje się coraz bardziej e, chwiejna. No teraz właśnie to działanie izraelskich żołnierzy, którzy zamiast ratować, zabili zakładników, mogą dać jeszcze większy impuls tym, którzy twierdzą, że intensywna kampania wojskowa obejmująca bombardowania, walki uliczne zagraża osobom nadal przetrzymywanym w niewoli, a także sprowadza, e, znaczy pokazuje e, Izrael ze złej e, strony. Tutaj jeden właśnie, jedna właśnie z Zakładniczek, raz Ben Ami, cytowana przez New York Times, mówi, błagałam rząd i wszyscy ostrzegaliśmy, że walka prawdopodobnie zaszkodzi zakładnikom. Niestety miałam rację, ta pani Ben Ami jest uwolniona, natomiast jej, natomiast jej mąż Ohad nadal jest przetrzymywany w gazie. No Netanyahu próbuje, próbuje odeprzeć te ataki ze strony rodzin zakładników do podjęcia kolejnych, kolejnych działań. On twierdzi właśnie na konferencji prasowej, powiedział, Nacisk militarny jest niezbędny do sprowadzenia zakładników do domu, ale także do osiągnięcia zwycięstwa. Bez nacisków wojskowych nie bylibyśmy w stanie stworzyć ram, które doprowadziłyby do uwolnienia 110 zakładników i tylko dzięki ciągłemu naciskowi wojskowemu uwolnimy wszystkich naszych zakładników. No jednak, pomimo tego, że tak twierdzi, to jest powszechnie krytykowane w Izraelu za to, że zwleka chociażby z wyrażeniem żalu z powodu śmierci tych trzech izraelskich zakładników. Ten szef sztabu armii, minister obrony, bardzo Szybko wzięli na siebie odpowiedzialność, no ale też u, uważa się, że ich, powiedzmy, słowa były dale, daleko, znaczy, jakby. Znaczy, ja to przeczytałem, no znaczy, tam ja nie, nie dostrzegłem w tym żadnej skruchy, no więc właśnie dlatego, dlatego niestety, ale w coraz większym stopniu te komunikaty izraelskie, czy ten sposób myślenia. Na skrajnej prawicy izraelskiej i po prostu do jeden do jeden przypomina mi sposób myślenia Hamasu. Ja tak na marginesie chciałem powiedzieć, bo jeden z Państwa, jeden z czytelników, przywołał moją wypowiedź sprzed dwóch lat, gdzie właśnie też miały miejsce starcia w Gazie, i ja wtedy wysnułem taką tezę, że po prostu obie strony, prawda, czyli Hamas i Likud Netanyahu, a właściwie te wszystkie partie skrajne, one się karmią tym konfliktem. I tutaj nawet retoryka zaczyna przypominać, znaczy, oczywiście Hamas uważa, że. Tych, którzy zginęli, cywilów za męczenników, prawda? Natychmiastowy raj, prawda? W z, z, zabici i tak dalej, więc dla nich to jest wszystko ok. E, natomiast z drugiej strony dla Izraela też te ofiary, prawda? I to po swojej stronie też są ok, prawda? Bo też są to, to, to są tak jakby męczennicy. No jeszcze mówię, nikt jeszcze tego określenia męczennik nie, nie użył, ale można odnieść wrażenie, że się przechodzi do nich, nad, nad nimi do porządku e, dziennego. No. No, tutaj cytowany Nahum Barnea, jeden z komentatorów izraelskich, napisał, że te śmierci były nie tylko tragedią, ale zbrodnią wojenną. Ponieważ prawo międzynarodowe, to to pisze New York Times, e, ponieważ prawo międzynarodowe jest w tej kwestii bardzo jasne, Izraelczycy muszą być dla siebie bardziej surowi, powiedział jesteśmy teraz w stanie wojny i nasze serca, łącznie z, z moim są z żołnierzami ale ze ślepej miłości nie może wynikać nic dobrego. No i właśnie Barnea, też właśnie od ciekawostka, e, pochwalił armię za przejrzystość. Co stanowi kontrast w stosunku do tej zwykłej reakcji, która oznacza jedynie, że prowadzone jest dochodzenie w sprawie zarzutów popełnienia przestępstwa. Wezwał też właśnie do dyscypliny żołnierzy i odpowiedzialnego za to e, dowódcę. Natomiast jeśli chodzi o palestyńską stronę, no to dziennikarze piszą po prostu, że Izrael zabija tych, którzy się poddają i wywieszają białą flagę, i jest to jakby jest zasadnicza rozbieżność między formalnymi zasadami, tak zwanego rules of engagement, prawda, czyli zasadami zaangażowania, a praktyką na polu, na, na polu bitwy i że generalnie siły na miejscu nie przestrzegają ani nie wdrażają żadnych z tych. Z tych zasad. I generalnie, że tutaj, jeśli chodzi o tą śmierć tych trzech zakładników, a działania Izraela w gazie w ogóle, to taki izraelski ekspert Yagil Levi, właśnie cytowany, powiedział tak, że e, widzi podobieństwa, właśnie uważa, że lekceważenie formalnych zasad działania ujawnione w wojskowym śledztwie stanie się jeszcze bardziej widoczne po wojnie, gdy będą przeprowadzone kolejne dochodzenia. No więc mamy, no, znaczy chciałem zaznaczyć, że to jest jeszcze nie wszystko, bo będziemy mieli oczywiście jeszcze kolejne wydarzenia, ale Biden skrytykował izraelskie masowe bombardowanie strefy gazy. Rzecznik Białego Domu, Kirby, który właśnie został, ponieważ oczywiście Izraelczycy skrytykowali Bidena, w związku z tym Kirby powiedział, że to jest tylko odzwierciedlenie myśli Bidena o konieczności ograniczania szkód wśród ludności cywilnej. No ale te same obawy zostały powtórzone we wspólnym, we wspólnym oświadczeniu ministrów z Wielkiej Brytanii i Niemiec, czyli Dawida Camerona i Annaleny Berbok. W którym połączyli właśnie poparcie dla prawa Izrael do walki z Hamasem z apelami do Izraelczyków, aby zrobili więcej, aby wystarczająco odróżniać między terrorystami a ludnością cywilną, zapewniając, że kampania jest wycelowana w przywódców i agentów Hamasu. No, wszyscy wiedzą, że nie, prawda? że to widać nawet na tych zdjęciach, gdzie po prostu równane są z Ziemią całe kwartały, ale również gdzie trwa swoiste polowanie na dziennikarzy. Tutaj już organizacje ochronne, dziennikarzy takie międzynarodowe, które, które bardzo często protestują w ogóle w różnych przypadkach i uwięzienia i, i zabijania dziennikarzy, no wskazują po prostu, że tutaj polowanie na tych dziennikarzy trwa, ponieważ im więcej ich zginie, w tym mniej będziemy mieli informacji tak naprawdę z strefy gazy. Będziemy zdani tylko i wyłącznie na przekaz izraelski. Jaki jest to już wszyscy na pewno doświadczyli. I teraz tak, no mamy Również na przykład, tutaj jest też New York Times, pisze czy cytuje Natana Zaksa z Brookings Institution, który powiedział: Netanyahu ma naprawdę istotne różnice z Bidenem, ale w środku intensywnych walk prowadzi on szaleńczą politykę i jest to bezstydne. Tutaj jest tak, że Netanyahu w tej chwili, to znaczy to co robi, prowadzi intensywną kampanię przeciwko swojemu głównemu rywalowi, czyli bennemu Gancowi którego wprowadził do tego nadzwyczajnego gabinetu wojennego jako przejawu jedności narodowej, natomiast to jest tak, że, że jednocześnie prowadzi rzekomo właśnie intensywną polity kampanię polityczną przeciwko niemu służącą jego dyskredytacji. Tutaj jest tak, że tutaj jeszcze się wskazuje, że te zabójstwa, które miały miejsce ostatnio, że właśnie są jakby sygnałem, że życie kolejnych zakładników jest zagrożone i to między innymi spowodowało, wszystkim to doprowadziło, znaczy te naciski amerykańskie doprowadziły do tego, żeby że w tej chwili doszło do rozmów między szefem CIA i premierem Kataru, które zostały określone jako dobre, no, to jest cały komunizm, komunikat. Natomiast pojawiło się już w tej chwili w amerykańskiej prasie przede wszystkim informacje o tym, że jest, zdaje się, pojawiło się pole do kolejnego, kolejnych rozmów z Hamasem na temat wypuszczenia zakładników, tak, czyli Amerykanie nacisnęli widocznie, nie wiem czy na Netanyahu, ale na pewno na szefa CIA i tam się coś będzie wydarzało pewnie w tym tygodniu, czyli te rozmowy być może zostaną wznowione. Natomiast warto jeszcze zacytować, już pozostając w tym samym zestawie Informacji, no, jeszcze dwie informacje. No, po pierwsze, jest taki duży wywiad dla telegrafu e, ministra obrony narodowej Wielkiej Brytanii, e, Wallace'a, który e, Powiedział coś takiego, ja zacytuję dosłownie: Izrael ryzykuje utratą autorytetu prawnego z powodu swojej wojny w gazie, dopuszczając się prymitywnej i masowej zabójczej wściekłości przeciwko narodowi palestyńskiemu. I drugi cytat: Jeśli Netanyahu myśli, że szał zabijania rozwiąże sprawę, to bardzo się myli. Jego metody nie rozwiążą tego problemu. Prawdę mówiąc, uważam, że jego taktyka podsyci konflikt na kolejne 50 lat. Ja się całkowicie zgadzam, akurat z ministrem obrony narodowej na Wielkiej Brytanii. Mamy jeszcze jeden incydent, który się pojawił, i tutaj mamy już klasykę gatunku. To znaczy, jak Państwo wiecie, dwie kobiety zostały, za, znaczy IDF zaatakował kościół katolicki, w którym ukrywają się rodziny. Dwie kobiety, które wyszły z tego kościoła, nie wiadomo, dlaczego one wybiegły. Rzekomo wyszły do, do Łazienki, prawda? Jak teraz się pojawiła taka informacja. One wychodząc po prostu zostały zabite. Siedem kolejnych zostało rannych. Po prostu do wszystkich osób, które wychodziły z kościoła, po prostu zaczęli Izraelczycy strzelać. Potępił to, to najpierw podał Vatikan News, potem potępił jest oficjalne stanowisko właśnieńskiego patriarchy Jerozolimy, takiego kardynała włoskiego, który tam, który jest właśnie patriarchą, również potępił to jako akt terroru papież Franciszek. Ale to nie jest klucz jeszcze całej historii. Klucz całej historii jest takie, że właśnie dzisiaj są zdjęcia, jest pogrzeb tych dwóch kobiet, a jednocześnie możecie Państwo znaleźć, zdań się w Jaruzalem Post jest komunikat armii izraelskiej, że tam w ogóle nikogo nie zabito, że to jest wszystko ściema czy znaczy, Tu żadnych takich działań nie było, że ludzie tylko słyszeli z tego kościoła jakieś wybuchy w okolicach i oni się z nimi kontaktowali i tutaj nikogo nie zabito, podczas gdy z tego kościoła właśnie są zdjęcia prawda, na tych wszystkich portalach katolickich tych, tego pogrzebu, prawda, który się w tej chwili odbywa, tych dwóch kobiet, zdjęcia, są ich biografie i tak dalej, no i oczywiście te siedem jeszcze osób jest pokazywanych. Więc mamy z jednej strony coś takiego, a z drugiej strony kamp kampanię zaprzeczeń ze strony IDF, co po raz kolejny pokazuje dlaczego się poluje na dziennikarzy. A, no i oczywiście mamy kolejnych dziennikarzy zabitych w, zabitych w Gazie. Co więcej, ci tutaj jest tak, że rodzina jednego z nich skierowuje, znaczy ich adwokaci jego kierują do Międzynarodowego Trybunału Karnego kolejny pozew przeciwko Izraelowi i znowu sprawę, sprawa ma dotyczyć zbrodni wojennych, ale to jest jeszcze nie koniec, bo w tym samym dniu mamy Bombardowanie, notabene znanego Izraelczykom, co ciekawe, domu współpracownika konsulatu, czy pracownika konsulatu tego lokalnego, oczywiście, nie Francuza, lokalnego pracownika konsulatu Francji. I co ciekawsze, tam schronił się również urzędnik MSZ-u francuskiego i został zabity razem, oczywiście, z tym współpracownikiem konsulatu, wszystkimi tam rodzinami i tak Ewidentnie budynek cywilny, w związku z tym Francja stanowczo Testuje, prawda, i tak dalej w tej sprawie. Czyli mamy, krótko mówiąc, trzy dni. I tyle właśnie no, komunikatów dotyczących celowania w osoby cywilne, w zakładników, w, w katolików, we Francuzów. Nie, jeszcze brakuje do tego wszystkiego zbombardowania jakichś Amerykanów. To już będzie, to już by chyba było kulminacją tego, co wy, wyczynia, wyczynia IDF w strefie gazy i właśnie to jest to, o czym powiedział Wallace, prawda? To jest, powiedział o, o, o szale zabijania który wpadł Izrael w Gazie. Tak? Więc mamy, Państwa, to jest, to jest ten temat: temat New York Timesa, z Hareca, Jeruzalem Post i Telegrafu. Dobrze, proszę Państwa, i Watykan, żeby było niebawem, i Watykan News, prawda, czyli tego, tej, tego portalu informacji watykańskich. Proszę Państwa, mamy temat drugi. Ten temat drugi jest trochę powiązany z pierwszym, no bo jak Państwo wiecie, ta wojna. Ach, przepraszam, zapomniałem jeszcze o ostatniej rzeczy. Joachim Galant, prawda, czyli minister obrony narodowej Izraela, zapowiedział, że, że jest gotowy zrobić Bejrutowi dokładnie to samo co Gazie, tak? Czyli mamy zapowiedź kolejnego ludobójstwa, co oczywiście jest dosyć istotnym komunikatem, również dla Francuzów, którzy są mocno, próbują się angażować w rozmowy z Libańczykami na temat ewentualnie no, uspokojenia sytuacji na południowej granicy Libanu, ale zdaje się bez rezultatów. Dobrze Państwo, mamy punkt drugi, to jest wojna, która się stoczy na Morzu Czerwonym. Otóż jest tak, jak Państwo wiecie, być może, że w tej chwili trzy największe firmy przewozów kontenerowych, z tego jedna z nich to jest jedna z największych logistycznych, właściwie dwie chyba nawet. To są to zrezygnowały w tej chwili z transportu przez Morze Czerwone i przez kanał Słeski, po tym, kiedy HUTI po raz kolejny zaatakowali kolejne statki płynące po Morzu Czerwonym. Mamy tutaj bardzo ciekawe dwie perspektywy, chciałem Państwu przedstawić je, a potem jeszcze powiedzieć o pewnej konkluzji, bo mamy dzisiaj rano się kolejne rzeczy wydarzyły. Generalnie jest tak, że wobec tego, że Huti dosyć skutecznie, jak się okazuje, są w stanie zablokować Morze Czerwone, i ja też chciałem Państwu zwrócić uwagę na jedną, jeden fakt, zanim o tym zacznę opowiadać. Ja bardzo często kiedyś opowiadałem o tym, dlaczego, znaczy jakie mogły być skutki ataku na Iran. No więc teraz ma, proszę zobaczyć, macie Państwo takich huti, którzy jednak nie są specjalnie dobrze uzbrojeni, to znaczy mają oczywiście te swoje rakiety, ale w ograniczonych ilościach, a i tak są w stanie, proszę bardzo, sparaliżować tak naprawdę podstawową trasę morską. Jeżeli to jest tak, że kontenerowce zaczną pływać dookoła Afryki, no to będziemy mieli wydłużenie o kilka tygodni transport ewentualnie jedwabny szlak, prawda? Czyli transport. Kolejowy transport kołowy, co jest jednak dużo droższe i dużo bardziej skomplikowane, więc to jest jak gdyby jeden element tej układanki. Ale drugi, to proszę teraz sobie wyobrazić, że Izrael zbombarduje Iran, a Iran w odpowiedzi zamknie ciśniny Ormus. To przecież tam nic nie ma szansy przepłynąć przy tych zdolnościach rakietowych, które posiada Iran. No ale zaraz sobie jeszcze o tym opowiedzmy właśnie przy okazji tych oto Houthi. Znaczy to jest tak, że administracja Bidena w tej chwili znajduje się pod rosnącą presją, żeby zdecydowanie odpowiedzieć na ataki Huti właśnie z Jemenu w obliczu eskalacji tych ataków na statki marynarki wojennej, statki handlowe na Morzu Czerwonym. No, mówię oczywiście statki handlowe. Pomimo tego, że tutaj to może doprowadzić do eskalacji napięcia regionalnego i wywołaniem już pełnoprawnej wojny na całym Bliskim Wschodzie. Chodzi takiej pełnoprawnej wielkiej instalacji, znaczy wielkiej konfrontacji. I chociaż administracja waha się, czy odpowiedzieć właśnie siłą militarną przeciwko atakom Huti, dlatego, bo jest, no, bardzo się obawia tego, że sprowokuje Iran i inne właśnie grupy w całym regionie, które zintensyfikują ataki na cele, na cele amerykańskie. Huti właśnie otworzyli no, nowy front w tej izraelskiej polityce gospodarczej. Rzekomo port w Eliacie jest w tej chwili praktycznie nieczynny. Co prawda, czytałem taką wypowiedź szefa kanału sueskiego, który mówi, że na razie nie obserwują spadku ilości przepływów, no, ale to przepływają te statki, które były do tej pory już na Morzu Czerwonym, natomiast rzekomo kolejne już przez ciśniny Babel Mantep nie przepływają. Tutaj rzecznik Pentagonu powiedział w zeszłym tygodniu, jak pokazaliśmy w przeszłości, nasze wojsko nie zawaha się podjąć działań tam, gdzie uznamy to za konieczne i właściwie w tym w celu ochrony przed działaniami w obszarze morskim, które mogłyby zagrozić naszym wojskom. No ale od tak naprawdę ataku Hamasu na Izrael z 7 października Huti zakłócają międzynarodową żeglugę wokół Półwyspu Arabskiego, najpierw atakując statki należące do Izraela, a ostatnio w ogóle wszystkie statki, które według nich mogą płynąć w kierunku Izraela. Tak, bo wcześniej, jak gdyby ustalali sobie własność tych statków, najczęściej statki albo ładunek należały do jakichś izraelskich firm czy związanych z Izraelem biznesmenów, bo to jeszcze tak się zdarzyło. I co więcej, atakują te statki, zarówno przy pomocy rakiet manewrujących, balistycznych, jak i dronów. No, w tym momencie jest tak, że Waszyngton ma tylko kilka możliwości zareagowania na eskalację Huti. Natomiast te warianty, które są, te warianty, które są rozważane, tak naprawdę są dosyć fantastyczne. Ja zaraz Państwu właśnie przedstawię te, ten, am, ten amerykański sposób widzenia, a potem przedstawię Państwu lokalny, to znaczy arabski sposób widzenia, one się bardzo mocno różnią, znaczy oceniają dokładnie tak samo huti, natomiast jeśli chodzi o pewną skuteczność i to, co można zrobić, wbrew pozorom te opcje są dosyć ograniczone. No, przede wszystkim trzeba przypomnieć, że Stany Zjednoczone dalej rozważają zmianę klasyfikacji organizacji Houthi ponownie na organizację terrorystyczną. To jest tak, że, że najpierw. Huti zostali uznani za organizację terrorystyczną przez Trumpa, potem przez administrację Bidena zostało to zdjęta ta, ta nazwa, no i teraz ponownie, ponownie właśnie rozważa się, żeby Huti właśnie ponownie zostali uznani za organizację terrorystyczną głównie po tym, kiedy po ataku dronowym i rakietowym na Zjednoczone Emiraty Arabskie. No to to było właśnie takie pogrożenie Emiratom palcem, że że jeśli nie wycofają swoich wojsk z Jemenu, to no, eskalacja będzie, tak? Tym bardziej, że pokazano, że te systemy obronności lotniczej, emirackiej, no, nijak się mają do, do tego, co w ich kierunku poleciało. Po prostu te rakiety trafiły w cele i to również cele w Dubaju, żeby daleko nie szukać. Więc pokazano, że eskalacja tego może doprowadzić do jakiejś paniki w Dubaju, wycofywania się inwestorów i tak dalej. No, teraz Generalnie Biden dlatego nie chce tego zrobić, ponieważ musiałby się przyznać do błędu, nie pierwszego zresztą. W związku z tym nie wiadomo tak naprawdę czego się można spodziewać. Co więcej, no w tej chwili te opcje mają już coraz bardziej kinetyczny charakter i prawdopodobnie będą, będzie, że Stany Zjednoczone nie będą miały wyjścia, tylko że będą musiały podjąć jakieś działania wojskowe, żeby się właśnie przeciwstawić działalności i morskiej, i rakietowej. Natomiast Waszyngton obawia się, bardzo zresztą słusznie, i tutaj jest element instytucji. Samozachowawczego, że po prostu to nie przyniesie żadnych rezultatów, albo też, że to przyniesie rezultat tylko propagandowy, natomiast nierzeczywisty. Teraz powiem dlaczego. No, ostatnio Huti byli atakowani w Jemenie w 2016 roku, gdzie w, przy pomocy rakiet Tomahawk wycelowano w jedną z przybrzeżnych instalacji radarowych. No ale. Generalnie to jest tak, że są również opcje bardziej ofensywne. Główna sprawa jest taka, że tak naprawdę nie można, znaczy powstaje pytanie następujące: czy ta akcja ma odstraszyć Houthi, prawda? czy ma zlikwidować ich zdolności do, do ataku. Otóż jest generalnie taka opcja rozpatrywana, to jeden z specjalistów twierdzi, że właśnie że można byłoby zniszczyć potencjał HUTI poprzez uderzenie w bazy, statki, składy broni, obiekty wywiadowcze itd. Tak ale to jednak nie jest pozbawione ryzyka jak twierdzi ponieważ huti mogą eskalować konflikt ja się osobiście akurat zgadzam z tym że te działania po pierwsze trzeba pamiętać że huti prowadzili przez 8 ostatnich lat wojnę z Arabią Saudyjską uzbrojoną po zęby i wspieraną przez Stany Zjednoczone w tym amerykańskie drony lotnictwo i tak Sana była bombardowana praktycznie codziennie Wszystkie te instalacje, które miały być zbombardowane, te które są jak gdyby pod kontrolą huti, które miały być zbombardowane, czy mogły być zbombardowane, były przez 8 lat bombardowane. W związku z tym kolejne bombardowanie, jedno dwudniowe czy miesięczne nawet, nawet jeżeli Amerykanie będą dysponowali lepszą bronią, czy Będą lepiej celowali niż Saudyjczycy, prawdopodobnie nie przyniesie efektu, a na pewno komunikaty o tym, że zaatakujemy wasze instalacje, no to robi zerowy. Znaczy, efekt odstraszania jest zerowy. Z drugiej strony, no wejście lądowe którejkolwiek armii, no to Saudyjczycy, Emiratczycy, armia na, najemnicy z Sudanu, prawda, no przez 8 lat walczyli i nie wygrali tej wojny. Co więcej, raczej ją przegrali niż wygrali. W tej chwili Houthi kontrolują 70% ludności, nawet do prawie 80% ludności kraju. Także to, co kontroluje ten rząd uznawany przez Arabię Saudyjską, to są oprócz kawałka Marib, to są głównie pustynie i na dodatek jeszcze są wyparci jeszcze z tego, z tego terytorium przez rząd z południa, emiracki tak na marginesie, proemiracki, więc to jest tak, że, że, taka, że taka opcja jest rozpatrywana i jest trochę opcja rozpaczliwa. Znaczy ona będzie zrobiona tylko i wyłącznie na potrzeby mediów, ale fajnie się będzie oglądało te tomachołki, prawda, i coś niszczące jakieś puste, prawdopodobnie budynki, które już były wielokrotnie bombardowane, więc nie sądzę, żeby huci po raz kolejny się wprowadzali do tych budynków, wiedząc, że one są znanymi celami. Co więcej, jest oczywiście rozważana w tej chwili opcja druga, w której, w której mamy ewentualnie eskortowanie tych statków, czyli robienie konwojów. No tak, tyle tylko, że Znowu specjaliści wskazują na to, że konwój, że zorganizowanie takiej eskorty morskiej może być właśnie zadziałać zupełnie inaczej. To znaczy, to jest tak, że trzeba wtedy, bo w takim konwoju trzeba płynąć dość powoli, co czyni większym celem taki konwój. Co więcej, że Huti, to już cytuję dosłownie takiego specja jednego z specjalistów, który się wypowiada, mówi, że mogą również nasycić obronę powietrzną, a również użyć bardziej wyrafinowanej broni, której jeszcze nie używali na przykład lub swoich dronów zawierających materiały wybuchowe również dronów morskich nie wspominając o tym właśnie, że tutaj trzeba stworzyć logistykę takich konwojów. No i powstaje pytanie, czy, czy aby na pewno one przyniosą właściwy skutek. Tam zresztą, czy, nie wiem, czy Państwo widzieliście, może, bo są takie dywagacje i francuskie, i brytyjskie właśnie, dotyczące tego, że przecież taka ilości na przykład nawet amunicji znajdujących się na tych francuskich, czy brytyjskich statkach, oni właśnie czy to były takie konkluzje, że, że jest ich mniej niż na amerykańskich, prawda, w związku z tym te, te te, te okręty e, francuskie czy brytyjskie muszą szybciej szukać zaopatrzenia, prawda? Amerykanie mają to zaopatrzenie w regionie, e, Francuzi, Brytyjczycy nie mają i tak dalej, no ale krótko mówiąc. Krótko mówiąc, jest kolejny pomysł, który Amerykanie mają w związku z Huti: to jest taki, żeby zaangażować w, te, w tę potencjalną wojnę czy w te potencjalne działania przeciwko Huti również lokalne państwa, znaczy lokalne potęgi. No ale przypomnijmy sobie, że stosunki z lokalnymi potęgami, a szczególnie Arabią Saudyjską, są wyjątkowo ciężkie, ze względu chociażby na, to, na tą carte blanche, którą Stany Zjednoczone dają, dają Izraelczykom w gazie. Więc to jest prawie absolutnie niemożliwe, a zresztą gdyby tak się stało, czyli gdyby to było tak, że Saudyjczycy zgodziliby się na jakikolwiek udział w takiej koalicji, no to po pierwsze huti zerwaliby rozmowy, a ta armia, a ta, znaczy co by oznaczało, że, że Arabia Saudyjska musiałaby się znowu, Zaangażować w pełni w wojnę w Jemenie, której nie była w stanie przez 8 lat, 8 lat wygrać, musiałaby tę wojnę finansować, i co, albo też po prostu musiałaby się zgodzić z tym, że dojdzie do klęski. Tym bardziej, że Huti udowodnili, że są w stanie skutecznie atakować instalacje naftowe saudyjskie na terytorium Arabii Saudyjskiej oraz bazy wojskowe. W związku z tym no, to się wcale nie zmieniło. W ciągu tych kilku miesięcy prawdopodobnie huti sobie wykorzystali na to wszystko, ten czas, powiedzmy, na rozbudowę swojego potencjału w stosunku do tego, co było jeszcze na początku tego roku. A przypomnijmy, że na początku tego roku te zdolności do rażenia celów, już prawie na, całej, na terytorium całej Arabii Saudyjskiej i Emiratów, były bardzo, ale to bardzo duże. W związku z tym reasumuję, co więcej, mamy jeszcze no, jeden problem z tym związany, mianowicie taki, że generalnie e, Saudyjczycy zaczęli właśnie rozmawiać bardzo intensywnie z Houthi, e, ponieważ e, jak gdyby wiedzą o tym, że bez Houthi nikt nie jest w stanie stworzyć żadnego rządu na terytorium Jemenu. Natomiast bezpieczeństwo na tej południowej granicy jest jednym z kluczowych elementów w ogóle racji stanu saudyjskiego, więc teraz konfliktowanie się z Huti, a nawet danie pretekstu Huti, żeby się, oni są bardzo chętni do konfliktowania się dalszego z Saudyjczykami, a przede wszystkim z ich najemnikami, którzy, z, którymi, z których siłami spotykają się cały czas na froncie Marib. Na, no powiedzmy sobie, to jest coś, co jest no, całkowicie niezgodne z racją stanu saudyjską. To tak jakby ktoś powiedział Saudyjczykom: Wiecie, co, w imieniu Izraela zaatakujcie sobie na przykład Iran. Tak? To jest mniej więcej coś takiego, czyli z jednej strony wewnętrznie jednak opinia publiczna nie jest w Arabii Saudyjskiej chętna do jakiegokolwiek pomocy Izraelowi, bo gdyby tak było, gdyby była chętna, to by się Muhammad bin Salman nie wahał, tylko podpisywał Abraham Accord i nie zwracał uwagi na Palestyńczyków. Więc wiadomo, że tak nie może zrobić właśnie z przyczyn wewnętrznych. Z przyczyn zewnętrznych ta wojna kosztowała go bardzo dużo, i ta wojna jest, no z punktu widzenia saudyjskiego, jest przegrana. Tak nie udało się, nie udało się osiągnąć żadnego celu z tej, tej wojny, którą się przypomnijmy, Saudyjczycy zaangażowali w 2015 roku. I co więcej. Ca zaangażowanie się podobne w konflikt z Houthi, abstrahując od w ogóle nawet stanowiska Iranu, załóżmy, że, będzie, że, że on będzie neutralny, powiedzmy, nawet w stosunku do takiego konfliktu, z całą pewnością nie zwiększy bezpieczeństwa saudyjskiego, więc Saudyjczycy nie wezmą udziału, Bahrain, Oman, prawda, Oman na pewno nie, Bahrain może symbolicznie, ale to jest wpływ, jest żaden, Emiraty prawdopodobnie też nie, ze względu na to, że Houthi potrafią zaszkodzić Emiratom dużo nawet bardziej niż Arabii Saudyjskiej, ze względu na to, że Emiraty są mniejsze, mają mniej instalacji naftowych i te, te instalacje naftowe i biznesowe są po prostu jeszcze bardziej narażone na ataki rakietowe Huti, bo oni się na pewno nie zawahają natychmiast odpowiedzieć właśnie na tego typu działania ze strony tych krajów lokalnych. a abstrahując od samej niechęci do brania udziału w jakichkolwiek przedsięwzięciach amerykańskich, więc tutaj jest, tutaj jest także z drugiej strony. I jeszcze John Kirby prawda, powiedział nadal z całą stanowczością potępiamy groźby i działania demonstrowane tutaj przez HUTI, które polegają na zakłócaniu międzynarodowego przepływu handlu, trudnianiu wolności żeglugi, na wodach międzynarodowych i oczywiście aby i, i, i oczywiście zagrażaniu bezpieczeństwa statków i załóg znajdujących się no, na tych statkach, tak? Jest to absolutnie niedopuszczalne. To jest tak, że tranzyt handlowy na Morzu Czerwonym jest obecnie bardziej niebezpieczny niż wcześniej z powodu ataków Hutina na żeglugę handlową, dlatego tak ciężko pracujemy, żeby wzmocnić istniejące połączone siły morskie, które już zostały utworzone w regionie. Myślę, że w nadchodzących dniach będziemy mieli więcej do powiedzenia na ten temat. No tak no ale to jest prawdopodobnie chodzi już o już te siły morskie, które są do tej pory zostały utworzone i te, które miały chronić między innymi przed piratami somalijskimi. To prawdopodobnie o tę grupę będzie chodziło. Natomiast warto powiedzieć, że Huti spowolnili pod teraz swoje ataki na statki handlowe, ponieważ między innymi brali udział w tej chwili w Omanie. W rozmowach z partnerami międzynarodowymi, jak zostało określone, którzy chcieliby przekonać Huti do zaprzestania ataków na statki na morzu, na morzu Czerwonym. Ale to jest właśnie ten znaczący spadek liczby ataków Huti w niedzielę nastąpił kilka godzin po tym, jak główny negocjator, negocjator Hutis z Siedzibą w Muskacie Mohamed Abdul Salam oświadczył, że międzynarodowi partnerzy, których nie wymienił, rozmawiali z nimi na temat ich ataków na Morzu Czerwonym i dodał, że rozmowy zakończyły się po tym, kiedy, kiedy jak gdyby zaczęli nalegać na zablokowanie Morza Czerwonego dla wszystkich statków płynących do Izraela. Powiedział zapewniliśmy wszystkich, że działania Jemenu mają na celu pomóc narodowi palestyńskiemu w Strefie Gazy i że nie możemy milczeć w w pobliżu agresji i oblężenia w tej strefie, ponieważ nie ma tam żywności, lekarstw, a nawet wody pitnej, to Abdul Salam powiedział, zresztą napisał to również na Twitterze. Co więcej, to jest tak, że w sobotę okręt marynarki wojennej USA zestrzelił 14 dronów wystrzelonych przez Houthi. To się stało zaledwie kilka godzin potem, jak rzecznik wojskowy Armii Jemenu, prawda, Yahya Saret, to jest ten Armii Jemenu Północnego, tak nazwijmy, że to tak się chyba już powinno oficjalnie, chyba ten, znaczy ten podział jest już faktem, tak? Już fikcyjne jest mówienie o jednym Jemenie, więc właśnie jak Rzecznik Wojskowy Armii Jemenu Północnego, Yahya Sare oświadczył, że uruchomił właśnie, że, że wystrzelono drony na izraelskie miasto Eliat, co no notabene. Co notabene zostało, później, znaczy zostało potwierdzone częściowo przez, przez zarówno Brytyjczyków, Francuzów, jak i Amerykanów, że takie drony właśnie leciały gdzieś tam w kierunku prawdopodobnie Eliatu. Co więcej, jeśli chodzi o sprawę, sprawę Omanu, to Oman przewodzi w tej chwili wysiłku mającym na celu złagodzenie napięć na Morzu Czerwonym i próbuje uratować mediację wysiłków na rzecz zakończenia konfliktu w Jemenie. Wskazano też, że atak na Huti i to jest ważny właśnie komunikat z Jemenu, z Omanu, przepraszam, popchnie ich do bojkotu niedawno zakończonych sukcesem negocjacji pokojowych w Jemenie. Strony właśnie regionalne czy partnerzy regionalni obawiają się, że jeżeli Huti zostaną narażeni na kontrataki Stanów Zjednoczonych lub innych stron, to porozumienie pokojowe będzie zagrożone i Huti wykorzystują to jako pretekst do wycofania się z jakiejkolwiek umowy. No, Huti czują się krótko mówiąc silni, mają prawie jak teraz twierdzą, mają dwa, dwumilionową armię. Dwa Miliony ludzi pod bronią, to jest jednak sporo, i przyzwyczaili się, krótko mówiąc, do tej wojny. No, ta wojna trwa nieprzerwanie od kilkudziesięciu, znaczy może z krótkimi przerwami kilkadziesiąt lat, z czego ta ostatnia trwała przecież z Emiratami, z Saudyjczykami i Amerykanami osia. Więc mamy, krótko mówiąc, sytuację następującą. Z jednej strony jest są naciski na Stany Zjednoczone, żeby coś zrobiły, z drugiej strony ten coś jest bardzo ograniczony, bo nawet jeżeli Amerykanie zaczną bombardować huti to prawdę powiedziawszy raczej szanse na to, żeby te bombardowania jakoś skutecznie zapobiegły tym atakom to jest skazane na niepowodzenie, na no przecież te drony nie są wypuszczane ze stałych wyrzutni. Te obiekty, które mogą być zbombardowane, one już były bombardowane przez 8 lat i, i, i dalej albo stoją, albo, albo nie są po prostu wykorzystywane. Walka z Huti, którzy mają głównie armię powiedzmy sobie, partyzancką. Jest po prostu wyjątkowo trudna, to tak jakbyśmy jednym, może inaczej, analogia do Afganistanu jest uprawniona. To tak jakby Amerykanie nagle jednym bombardowaniem mieli zlikwidować reżim talibów. No, bombardowali przez wiele lat i jak widać, niespecjalnie to się udało. No Notabene porównanie Huti do Talibanu jest jak najbardziej uprawnione, tylko z tą różnicą, że, że Huti mają 2 miliony prawie żołnierzy i to trzeba pamiętać, że to są również resztki dawnej. Armii Jemenu Północnego, a później całego Jemenu, które przeszły przecież na stronę Huti, razem z Salehem i część z nich pozostała cały czas po stronie Huti, więc to nie jest tylko ta armia typowo partyzancka, tam są elementy takiej normalnej, regularnej armii dawnego Jemenu Północnego. Więc próba natomiast jakiegokolwiek zaangażowania krajów arabskich będzie prawdopodobnie skazana na niepowodzenie, chyba że będzie to tylko pretekst, znaczy Amerykanie będą walczyć, a tamci będą udawali, prawda, będą z tymi flagami gdzieś tam stali sobie w portach. Natomiast no, utworzenie konwojów morskich jest też obarczone pewnym ryzykiem, jak wskazują specjaliści, tym bardziej, że trzeba pamiętać, że nad na Babel, Mandeb za dużo tam możliwości do manewrowania nie ma. Znaczy jest to, to bardzo ułatwia ataki ze strony Houthi. A I proszę zwrócić uwagę, że ani razu w tej całej układance nie pojawia nam się stanowisko Iranu. Nie wiadomo, co jeszcze Iran zrobi dokładnie w związku z tą sytuacją. No dobrze, proszę państwa, mamy ten drugi, ten drugi temat tej wojny na Morzu Czerwonym. Ona będzie miała, no niestety, wpływ również na nas, pewnie na ceny towarów importowanych, chociażby z Chin, prawda, i eksportowanych. Już nie mówiąc o tym, że będzie, będą pewnie te większe dostawy się po prostu przedłużały, chyba, te, chyba że będzie to znowu nakręcało dążenie do jak najszybszego udrażniania tego właśnie jedwabnego szlaku, który właśnie ma omijać te wszystkie cieśniny, tak? Ma omijać Malakkę, ma omijać Bapelmandep, ma również, no... Częściowo, być może, nawet gdyby się udało omijać ciśnienie Ormus, prawda, bo to są, to są ciśniny, to są takie, które są po prostu bardzo łatwe do zablokowania, bardzo trudne do odblokowania i takie, które mogą zablokować nam cały handel międzynarodowy w ciągu jednego dnia, właśnie to, to co obserwujemy teraz powoli na Morzu Czerwonym. Proszę Państwa, jeszcze pozostając właśnie w, w okolicach Arabii Saudyjskiej i tak naprawdę OPEC+, Plus, e, warto, ja tylko z kronikarskiego obowiązku odnotuję, że Rosja e, ogłosiła redukcję eksportu ropy, no właśnie przywołując kontekst, kontekst OPEC+, Plusa, więc stwierdziłem, że to jest ten sam obszar geograficzny, więc może o tym opowiem. Otóż Rosja oświadczyła w niedzielę, że pogłębi cięcia eksportu ropy w grudniu o potencjalnie 50 tysięcy baryłek dziennie lub więcej. I to wcześniej niż obiecano, ponieważ najwięksi światowi eksporterzy starają się utrzymać światową cenę ropy. Arabia Saudyjska i Rosja, dwa najwięksi eksporterzy ropy na świecie, po spotkaniu klubu producentów, wezwały w grudniu wszystkich członków OPEC do przyłączenia się do porozumienia w sprawie cięć wydobycia. Putin odwiedził Riyad wkrótce po spotkaniu OPEC, który z Kupia organizacje krajów eksportujących ropę naftową, czyli OPEC oraz Rosję i jeszcze kilka innych krajów. Trzy główne rosyjskie agencje informacyjne cytowały wicepremiera Aleksandra Nowaka, który zajmuje się sprawami ropy i gazu, mówiącego, że Rosja pogłębi cięcia przekraczające uzgodnione już na ten rok 300 tysięcy baryłek dziennie. Nowak powiedział, że już w grudniu do, dodamy kolejne tysiące. O ile zobaczymy na podstawie grudniowych wyników, może to być dodatkowe 50 tysięcy baryłek dziennie, a może Więcej. Rosja generalnie zobowiązała się do ograniczenia eksportu o 300 tysięcy baryłek dziennie w porównaniu z majem, czerwcem i utrzymywanie tego do, do poziomu do końca roku. Jak podały rosyjskie agencje, w grudniu Rosja zgodziła się na pogłębienie tych cięć do 500 tysięcy dziennie w pierwszym kwartale 2024 roku. Dzięki obietnicom złożonym OPEC, rosyjski eksport ropy w 2023 roku, jak powiedział Nowak, wyniesie mniej niż 247 milionów ton przewidzianych w głównych rosyjskich prognozach makroekonomicznych. No i również Nowak wyraził nadzieję, że Gazprom i chiński producent CNPC w Wkrótce dojdą do porozumienia w sprawie warunków kontraktu na sprzedaż gazu rociągiem siła Syberii 2. To jest generalnie ta siła Syberii 2 od lat jest, te negocjacje są prowadzone i prowadzone, i dalej prowadzone, i jeszcze pewnie będą prowadzone, no ale. To trochę tak jak z tym atakiem Ekołasu, prawda, już w piątek, więc tak samo jest z siłą Syberii-2. No generalnie, jeżeli ta siła Syberii-2 powstanie już i będzie działała, to będzie mogła transportować przez Mongolię około 50 miliardów metrów sześciennych gazu w, z północnej Rosji do Chin. No i właśnie Nowak przy okazji tych spraw naftowych powiedział też, oczekujemy, że spółki powinny jak najszybciej osiągnąć porozumienie. Proszę Państwa, miałem jeszcze dla Państwa kilka tematów, ale mogę o nich powiedzieć trochę później. Mam jeszcze dla Państwa jeden temat, żeby to był temat bliższy nam. Otóż mamy wizytę Erdogana w Budapeszcie i rozmowy z Orbanem. Przy czym zaznaczam, że ponieważ wizyta jest dzisiaj, w związku z tym to. Co, co jak gdyby zostało osiągnięte pojawi nam się dziś, natomiast opowiem o tym, co zakłada się, że, że ma zostać osiągnięte. Generalnie, cały, czyli całą tą podstawę, powiedzmy, dlaczego właśnie Erdogan w, Budope, w Budapeszcie. O, otóż Erdogan w Budapeszcie dlatego, bo jest setna rocznica podpisania umowy o przyjaźni turecko-węgierskiej z 1923 z 1923 roku oraz celu omówienia współpracy dwustronnej w takich obszarach jak handel, dyplomacja informacja e kultura. Oprócz realizacji programu politycznego, oba kraje mają pracować nad planem działania, mającym na celu zwiększenie dwustronnego handlu, który w tym roku wynosi 3,3 miliarda dolarów. To zwiększenie ma być no, ambitne, bo aż do 6 miliardów dolarów rocznie. Generalnie stosunki dyplomatyczne Węgier z Turcją zostały przerwane po I wojnie światowej i zostały przywrócone na mocy traktatu o przyjaźni podpisanego w Stambule 1 grudnia 1910. 2023 roku. Erdogan będzie, Erdoganowi będą towarzyszyli członkowie gabinetu, spotkają się z prezydentem Węgier oraz z premierem Wiktorem Orbanem. Odbędzie się również posiedzenie Rady Strategicznej Wysokiego Szczebla. Ministrowie obu krajów mają dokonać oceny wszystkich aspektów relacji i podpisać nowe umowy. Jakie? No to Będziemy wiedzieli dzisiaj wieczorem, więc opowiem o tym jutro. Turcja eksportuje na Węgry różne produkty, od tekstyliów bawełnianych po wyroby z żelaza, stali, zwłaszcza pojazdy silnikowe, maszyny i urządzenia elektroniczne. Wśród produktów importowanych z Węgier to maszyny, urządzenia, kotły, tworzywy, tworzywa sztuczne, wyroby z tworzyw sztucznych, pojazdy mechaniczne oraz organiczne preparaty chemiczne. Podpisywane są także ważne umowy między krajami w dziedzinie energii. W tym roku taka firma BOTAŻ, Turkish Petroleum Pipeline Corporation i węgierskie publiczne przedsiębiorstwo gazownicze MVM podpisały umowy na eksport gazu ziemnego, czyli eksport z Turcji. Zgodnie z umową Turcja planuje eksport gazu ziemnego na Węgry od przyszłego roku. I oczekuje się również, że oba kraje będą współpracować w zakresie wykorzystania tureckiej infrastruktury skroplonego gazu ziemnego i magazynów gazu, Ziemnego. Z drugiej strony, oba kraje mają rozmawiać też o współpracy z krajami i podmiotami trzeci, Trzeciego Świata, Turcja i Węgry, m.in. wspólnie z Unią znaczy współpracują zarówno w Unii Europejskiej, jak i organizacji państw tureckich, czyli OTS. I również oczekuje się, że te rozmowy Erdogana z Orbanem będą dotyczyły również Afryki. Jako kolejnego pola współpracy. Ambasador Turcji w Budapeszcie powiedział, że również zostanie, za, zostanie zainaugurowany rok kultury turecko-węgierski w 2024 roku i podniesienie relacji z poziomu partnerstwa strategicznego do poziomu wzmocnionego partnerstwa strategicznego. Proszę zobaczyć, ten podnośnik widłowy chiński, prawda, już się przyjął, wszędzie wszyscy podnoszą. <kluzła> Przepraszam. Swoje relacje. Priorytetowe obszary współpracy to właśnie powiedział ambasador energia, stosunki gospodarcze i handlowe, przemysł obronny i dziedzina kultury. Generalnie to, to partnerstwo strategiczne, czyli ten pierwszy podnośnik, e, miał miejsce w 2013 roku. Wtedy powołano również Radę Współpracy Strategicznej Wysokiego Szczebla. I tutaj ambasador powiedział turecki: W szczególności rok 2023 był rokiem, w którym nasze dwustronne relacje nabrały dynamiki dzięki wzajemnym kontaktom i wizytom na najwyższym szczeblu. To najbardziej konkretny wskaźnik wagi, jaki przywiązujemy do naszych wzajemnych, e, wzajemnych relacji. Podkreślano, że generalnie oba kraje solidaryzują się z NATO i wszystkimi innymi organizacjami międzynarodowymi. Węgry jest są krajem, które wspiera proces członkostwa Turcji w Unii Europejskiej, i tutaj właśnie ambasador powiedział: Wierzymy, że Węgry, które w drugiej połowie 2024 roku obejmą przewodnictwo w Unii Europejskiej, pozytywnie przyczynią się do tego, procesu. Również założono, i to jest też podają agencje tureckie, że w programie obrad Orbana i Erdogana znajdą się także izraelskie ataki na, w strefie gazy. Poza tym mają również rozmawiać o członkostwie Szwecji w NATO, opóźnionym właśnie przez Węgry i Turcję. I również wskazało się właśnie o tym, że, że właśnie, że Węgry i Turcja były ostatnimi Państwami, które ratyfikowały przystąpienie Szwecji do NATO, prawda? Także, proszę Państwa, to by było na tyle. Ja mam jeszcze dzisiaj dwa tematy, ale one już by nam przedłużyły znacznie odcinek. Natomiast mamy jeszcze do tego fatwy. Proszę Państwa, te fatwy są krótkie. Ale postaram się je bardzo szybciutko omówić. No więc mamy pytanie do FATF Maroko-Ekołas, co ze złożeniem wniosku, o tym opowiemy właśnie osobno. Natomiast drugie pytanie, czy Zjednoczone Emiraty są mocno uzależnione od Emiratu Abu Zabi, gdzie położona jest większość zasobów ropy? Odpowiedź tak, tak. O Emiraty generalnie, Abu Zabi jest największym emiratem, e, i to za, zarówno z punktu widzenia liczby ludności, jak i zasobów, jak i dochodów. W związku z tym pozostałe Emirat, Emiraty są od niego bardzo mocno uzależnione. I zresztą całe zarządzanie Emiratami jest w ta, właśnie w taki sposób skonstruowane, że odzwierciedla po prostu kluczową rolę Abu Zabi w Emiratach. Tak, tak także to jak najbardziej tak. Pytanie, czy chrześcijanie, kolejna fatwa, czy chrześcijanie bywają postrzegani jako politeiści i poganie przez muzułmanów w związku z wiarą w Trzech Bogów, czyli w Trójce Świętą? Tak, dokładnie, to jest właśnie jeden z jak gdyby, z kluczowych elementów jakby braku porozumienia czy braku uznawania chrześcijan za prawdziwych monoteistów. Tak? Znaczy to jest, tam jest powiedziane, chrześcijanie zapomnijcie liczbę 3. Tak? Znaczy sam dogmat Trójcy Świętej jest uznawany, przynajmniej przez tych uczonych muzułmańskich, zresztą jest, to też wynika z Koranu bezpośrednio, jako po prostu element próby politeizmu, tak? dodawania, czy shirk, prawda, próby dodawania Bogu towarzyszy, tak, że Bóg jest jeden i każda próba dodania mu kogokolwiek jest przez muzułmanów uznawana prawda, za odstępstwo od, od monoteizmu. Dlatego właśnie, dlatego właśnie mówi się, że niektórzy tak z chrześcijan dostąpią zbawienia, a chodzi o tych, którzy są właśnie tymi bardziej ścisłymi monoteistami. Tak? Czyli ta kwestia monoteizm, politeizm jest akurat bardzo, bardzo ważna. Jest taką jedną z podstawowych różnic różniących chrześcijaństwo od, od, od islamu. Przynajmniej z punktu widzenia uczonych islamskich, tak? Ja czytałem bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju fatw i takich bardziej Delikatnych, tak, i takich bardziej stanowczych, dotyczących właśnie kwestii, znaczy wskazuje się, że ten dogmat Trójcy Świętej jest po nie do przejścia przez, przez muzułmanów. Tak? To już tak w też dużym telegraficznym skrócie. Dzie kolejne pytanie. Dziękuję, panie Wojciechu, za odpowiedź na fatwę. Mam takie pytanie, właściwie dwa. Jedno fatwowe. Czy oprócz odcinków specjalnych jest możliwość wysłuchania pańskich wykładów na temat islamu, coś w rodzaju nagrań zajęć studenckich? No tak oczywiście można pójść na studia i posłuchać moich wykładów nie tylko na temat islamu, ale ja również prowadzę kilka innych przedmiotów, więc tam na przykład jeżeli w tym roku będzie na studiach podyplomowych, to zajmuję się na przykład ideologiami organizacji terrorystycznych, wtedy mówimy sobie nie tylko o islamskich, które są oczywiście najbardziej rozbudowane, ale mówimy sobie również o lewicowych, prawicowych, anarchistycznych, tak, czyli omawiamy sobie bardzo dokładnie na przykład ruchy prawicowe, folkistowskie, neopogańskie, prawda, konserwatywne. I tak dalej. Opowiadamy sobie o obserwie świątyni, o templariuszach. Ciekawostka. Które, których niby nie ma, natomiast zarówno brewik jak i tarant się na nich powołują, tak? Opowiadamy sobie o maoizmie, georyzmie, gewaryzmie, o ruchach nowolewicowych, o ruchach marksistowskich, marksistowsko-leninowskich, maoistowskich i tak dalej tak dalej, wszystkie te no, omawiamy sobie bardzo dokładnie te ideologie, no, tak jak to się robi w, na studiach, tak? no, ludzie idą na studia po to, żeby zajmować się nauką, prawda, i mieć trochę więcej wiedzy niż wynikające z jakichś konkursów chociażby czy, czy, czy konferencji. Więc tam rzeczywiście zajmujemy się takimi, takimi rzeczami. To jest nagrań z tego nie ma i to trzeba się po prostu tam zapisać. Ja oczywiście będę sobie, ponieważ mam taki plan, żeby większość z tych wykładów również zapisać w postaci odcinków specjalnych, ale oczywiście trochę mniej naukowo, bo naukowe wykłady no, mają są dla studentów po to, żeby oni potrafili również z tej wiedzy skorzystać potem w swoich pracach naukowych, prawda, czy albo w swojej pracy później przyszłej zawodowej, czyli tam jest więcej o źródłach, więcej teorii, mniej trochę, mniej trochę praktyki, tak. No dobrze, teraz tak, pytanie... Jakie były motywy pytanie do fatwy? Jakie były motywy za decyzją Polski do mocnego wsparcia stanów zjednoczonych w Iraku? No, mi się wydaje, że akurat tutaj żadnych tajemnic nie zdradzę. Że to jest podstawowy problem. Był taki, że Polska była dość młodym w cudzysłowie członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, cieszącym się delikatnie mówiąc ograniczonym zaufaniem ze strony Amerykanów. Tym bardziej, że kadry wojska polskiego, również stopień penetracji przez rosyjski wywiad, a poza tym trzeba pamiętać jeszcze, że ogromne lobby antypolskie, które wtedy funkcjonowało w Stanach Zjednoczonych, które udowadniało wszem i wobec, że Polska nie powinna być członkiem NATO, przecież było takie lobby, ono było niezwykle silne, niezwykle skuteczne. I to zarówno w Kongresie, jak i w Senacie, jak i wśród różnego rodzaju lobbystów, analityków powstawały różne analizy pokazujące, że Polska jest nie do obrony, że Polska nie powinna być członkiem NATO, że to jest problem dla Amerykanów, i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę ta misja w Iraku. Chociaż wątpliwa z punktu widzenia interesów Polski na Bliskim Wschodzie, bo przecież Polska miała znakomite relacje z Irakiem. Przypomnijmy, że również cały Zachód miał świetne relacje z Irakiem, pomagając. Irakowi w walce z Iranem, prawda, który przecież był wrogiem Stanów Zjednoczonych. I również taki, powiedzmy, błąd, głęboki błąd geostrategiczny Zachodu, ponieważ silny Saddam Hussein był przeciwwagą do równie silnych rządów ajatollahów w Iranie. Kiedy Saddama Husseina zabrakło, to proszę zwrócić uwagę, że mamy ekspansję Iranu, także Irak jest podporządkowany Iranowi, Syria, Liban, Jemen, prawda i tak dalej i jeszcze różnego rodzaju ruchy ruchy w syrii czy czy, czy, czy być może jeszcze w innych miejscach na świecie i tak naprawdę, no, tym pierwszym przedmurzem był tutaj Irak. Jak zlikwidowano potęgę Iraku, doprowadzono do tego, że to państwa, państwo stało się państwem upadłym. To co prawda zlikwidowano jednego dyktatora, którego nie lubiliśmy, a w zamian za to mamy właśnie to, co mamy w tej chwili na Bliskim Wschodzie. I teraz dla Stanów Zjednoczonych jest problem Iranu i ewentualnie broni atomowej irańskiej. Więc to jest. To, to są pewne następstwa negatywne, Natomiast z punktu widzenia Polski, no to była to po prostu prosta decyzja. Jeżeli jesteśmy w NATO, musimy udowodnić Amerykanom, że jesteśmy wiarygodnym sojusznikiem i że jak Amerykanie powiedzą, to po prostu zatrąbią na trąbce, to, to się powiedzmy nasza kawaleria gdzieś tam podniesie. Jeśli chodzi o ocenę tego, czy to było słuszne, czy nie, ja byłem osobiście bardzo sceptyczny co do tej decyzji, ale z drugiej strony to jest właśnie za każdym razem, jeżeli są decyzje trudne do podejmowania, to za każdym razem waży się różne racje. I z perspektywy proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili bezpieczeństwo Polski jest gwarantowane w dużej mierze, to znaczy w większej mierze na pewno przez Stany Zjednoczone, a w mniejszej przez NATO bo to Stany Zjednoczone wysyłają tutaj wojska jako sojusznik Polski, a nie są to wojska funkcjonujące tutaj w ramach struktur NATO, to tak na marginesie, więc oczywiście jest, amerykańska polityka w tej chwili stała się mocno kapryśna i mocno nieprzewidywalna i zarówno roz... wybór między Bidenem i Trumpem jest naprawdę wyborem greckiej tragedii, jeszcze brakuje tego chóru greckiego gdzieś tam za, za plecami, no ale w obu przypadkach znaczy, Za czasów Biden'a mamy przynajmniej te wojska amerykańskie i chęć zaangażowania. No co się będzie działo za czasów Trumpa? To już teraz naprawdę nikt chyba nie jest w stanie włącznie z Trumpem pewnie powiedzieć. no Ale tak czy inaczej, tak czy inaczej, Polska cały czas jest uznawana za jednego z głównych sojuszników Stanów Zjednoczonych w taki czy inny sposób. Już szczególnie teraz wzrosła rola oczywiście przy okazji wojny na, na Ukrainie. No ale to w jaki sposób to zaufanie budowano? W jaki sposób to zaufanie budowano, i być może tego zaufania takiego by nie było, i tak samo takiego zaangażowania amerykańskiego by nie było, gdyby właśnie nie, to, nie, ta, nie ta jedna wyprawa do, do Iraku. Chociaż tak jak mówię, no, polityka amerykańska jest w tej chwili dużo bardziej kapryśna niż była kiedyś, więc teraz jest trudno powiedzieć tak naprawdę, czy co, co by się wydarzyło, gdyby nie było tego Iraku, i gdybyśmy na przykład zachowali się tak jak Francuzi. Ta, czyli zbojkotowali to. Moim zdaniem byłoby to, znaczy z całą pewnością nie byłoby sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie by nam to długo zapamiętali. A nie mieliśmy niestety ani takiej, takiego komfortu geostrategicznego, żeby być tak daleko od Rosji jak Francuzi, ani też takiej potęgi politycznej, gospodarczej czy chociażby militarnej. Nie jesteśmy też członkiem Rady Bezpieczeństwa i tak dalej, więc Francuzi sobie mogli na takie wyprawy pozwalać. Polska nie, no, ale to mówię to jest do bardzo długich rozważań. Ja dostrzegam bardzo, bardzo, bardzo wiele negatywnych. Negatywnych następstw tej decyzji w ogóle o, o tej wojnie, szczególnie tej drugiej wojnie z, z Irakiem, i mamy naprawdę wielki problem na Bliskim Wschodzie. Znaczy, nie, trudno jest powiedzieć, czy większy, większy mielibyśmy, gdyby Saddam Hussein nadal, nadal żył, czy właśnie tym, że już nie żyje, prawda? I mamy Irak jako praktycznie państwo upadłe. Na, przynajmniej w dużej mierze, więc. Jest do już do rozważenia i do takiego ważenia dwóch niepełnych racji znaczy, i gdybania, co by, było, co by było gdyby. Z punktu widzenia polskiego moim zdaniem, że moim zdaniem ta decyzja przywio, przyniosła więcej korzyści niż, niż strat. Chociaż tak jak mówię, byłem bardzo, bardzo, bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o jej podejmowanie. No dobrze, <laughs> mamy jeszcze dwie jedną, krótką, bardzo e, fatwę. Dzień dobry, mam pytania do fatw. Jak poprawnie brzmi imię proroka? Mahomet, Muhammad, czy jakoś inaczej? No, wszystko zależy od tego, po prostu, czy mówimy po arabsku, po persku, po wurdu, czy też po polsku. Po polsku mówimy Mahomet, prawda? Bo tak się po polsku, tak się spolszczyło to imię. Mamy Muhammad, prawda, po arabsku, natomiast w innych językach może, może być trochę inaczej wymawiane. Ciągle to jest to samo imię, no tak jak nie wiem, Dawid i David, prawda? I Dave i Daud, prawda? No, w zależności to co niby to samo imię, ale wymawiane po prostu w różny sposób w różnych językach, czy też adoptowane do różnych języków. Proszę Państwa, i to by było na tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Przypominam o wspieraniu na Patronite, na bajmie Kof.com na supi dzięki Państwu. Przypominam, że jeżeli Państwo nie będziecie dalej podawali tego, tego kanału czy go promowali, to on się po prostu nie będzie rozwijał. Bardzo proszę oglądać go, promować. Przypominam wszystkim patronom o tych odcinkach jemeńskich. One już są dostępne i można już je oglądać, przynajmniej ten pierwszy. Za jakiś miesiąc będzie drugi. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia, do jutra.